Patrz tu jaki wynik. Patrz tu jaki... Jaką kątówkę rypie. Zaraz tam przejdziemy. Znajdujemy się na dniach kukurydzy, ale pogoda nam nie dopisuje. Kurde, idę, bo tu jakaś akcja jest, 30. Kurczę, jakieś rębanie. Dzisiaj kosania nie będzie, bo deszcz pada, całą noc padał i teraz pada, błoto jest, więc nawet nie mówię o koszeniu. Jak przyjadę z Francji, to pojadę po swoich kukurydzach. Muszę popatrzeć, jak tam moja 306, 306P. O, ładne. I 200. I ma z 23M. Tak, ma z 23M i 306P mam. Co my tu jeszcze mamy? Chyba kiszonkarskie. Wow, jakie kantówki tam idą. Gigantsko. Tutaj mamy punkt lutowy Rolmaco. Co my tam jeszcze mamy? Przyjdziemy się. ZH Sojka. Sujka. Chyba tej łyżki. Merlo. Mamy tam New Hollanda. Jaki fajny pędzik. To dużo pędzik, ciekawie wygląda. Walterka, fajny kolor. O, dziewczynka jakaś jest. Neland. Kurczę, idziemy zobaczyć tego fenda. Jakiś fajny. Chyba jakieś pokazy będą robić tu talerzówko Grumasza. A to jakiś niewielki. Fajny. 724, akurat dla mnie. Świetny. O, tu mamy jeszcze chłopaków z rębakami. Polska firma Remet. Z Podkarpacia się okazało. Czyli niedaleko mnie. Rębaki, mulczery leśne. Taki rębaczek by mi się przydał. Do krzaków przy rowach, przy polu. Tu mamy jeszcze taki rębaczek do 10 cm. Ze silnikiem spalinowym, mulczery 180. A tu mamy jeszcze mulczer do 30. Ktoś mnie ostatnio pytał, mulczer do 30. O, proszę bardzo, mulczer do 30. 160. Tu mamy jeszcze rębak, ale chyba taki co sieczkę robi.
Chyba będą kosić. Słoma mokra. Ale kolby. Nie aż tak. O, takaś kolorowa. Idziemy zobaczyć, jak tam talerzują jeszcze. A, jeszcze mulczerek tam chodzi też, kukurydzy. Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Nawet jak ma wolne, to i tak wsiadła na ciągnik i pracuje. O, w końcu koszą. Bateria mi się kończy, znowu deszcz zaczyna padać. Trzeba uciekać do Francji. Byliśmy, graliśmy, porozmawialiśmy ze znajomymi, spotkaliśmy się. To najważniejsze. Takie spotkania łączą ludzi.